Budowa dróg i autostrad to na całym świecie wyznacznik rozwoju cywilizacyjnego. Od lat określana jest specjalistycznymi standardami. Tymczasem polscy naukowcy opracowali jonowymienny stabilizator gruntu, który rewolucjonizuje branżę drogową, pozwalając oszczędzać pieniądze i czas oraz zredukować liczbę warstw potrzebnych do podbudowy nawierzchni. Preparat powstał na bazie nie jakichś doświadczeń przypadkowych, tylko zastosowaliśmy tak zwaną inżynierię molekularną. Otóż chodziło nam o to, żeby stworzyć takie substancje, które będą, tak jak agrafki, spinały tak zwane koloidy glebowe. To są glinokrzemiany, krzemiany, to są różne substancje. Wyszliśmy również od takiego poglądu, że te cząsteczki powinny mieć możliwie trwałą strukturę, ale co najważniejsze, powinny mieć charakter kwaśny. W przypadku tej technologii, zamiast kilku warstw podbudowy drogi, naukowcy proponują wstrzykiwanie substancji stabilizującej, która zastępuje tradycyjne struktury. W naszej technologii nie jest wymagany w ogóle wywóz czegokolwiek, oprócz ściągnięcia humusu. Natomiast wykorzystujemy właśnie to, co tam jest w tym gruncie, czyli tą glinę, te grunty wysadzinowe lub wręcz grunty, które powstały z działalności człowieka, do stworzenia tego, co jest najważniejszego w drodze. Bo ludzie czasem myślą, że najważniejsze to jest asfalt. Nie. Najważniejsze jest podbudowa drogi. Droga musi być stabilna i elastyczna, odporna na czynniki atmosferyczne. Polscy naukowcy stworzyli laboratoryjnie substancję, która wchodzi w reakcję z podłożem i jest właściwą podbudową nawierzchni asfaltowych lub betonowych. W naszym przypadku koncentrat po rozcieńczeniu jest wszykiwany do gleby, mieszany przez recykler i następnie, jak już przejdzie wyrówniarka, wchodzą na to oczywiście zespoły do ubijania, a więc po prostu walce. Jak ubiją te walce, tę warstwę, co jest bardzo ciekawe, właśnie w naszej technologii nie trzeba czekać. W naszym przypadku możemy wylewać, znaczy może nie wylewać, tylko otrzymywać takie bardzo długie płyty i te płyty pracują w sposób elastyczny. I ostatnia, powiedziałbym, przewaga jest to, że jak stosujemy nasze preparaty, pobocza nie zarastają trawą. Co ciekawe, materiał, który stabilizuje grunt, może być szeroko stosowany w budownictwie. Możemy konstruować z tego typu materiałów cegły, pustaki o bardzo dużej wytrzymałości na poziomie nawet do 350 megapaskali na tą powierzchnię nacisku, którą się tam bada. Kiedy rozmawiamy o nowych technologiach tworzonych przez polskich naukowców, zawsze pojawia się problem zastosowania innowacji w przemyśle. W tym przypadku technologia została z powodzeniem skomercjalizowana. Naukowcy zanotowali 8 wdrożeń swojego wynalazku i ciągle modernizują stabilizator. Mamy już 10-letnie doświadczenia, o tak powiem, 10-letnie doświadczenia z tak zwanym starzeniem się tego procesu. I co jest ciekawe, że im dłużej, to jak wino, tym silniejsze i lepsze własności. Średnio licząc firmy, które już stosowały to, tę technologię w Polsce, zyskiwały na drogach krajowych i lokalnych no powiedzmy nawet 50% oszczędności, natomiast autostrady średnio 35-40%. Po drogach wybudowanych z użyciem jonowymiennego stabilizatora gruntu można jeździć w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku i po autostradach w RPA. Wynalazek sprawdził się także przy budowie hal fabrycznych na terenie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.